Alasz Dżudżak, Dżudżak w pełnym biegu, dośrodkowanie, Tytoń musiał tutaj uprzedzić rywala. Jeszcze Toivonen i świetnie bramkarz Rody, jakiś uraz reprezentanta Polski. Ale zdaje się, że jeszcze poważniejsza kontuzja Jermaina Lensa. To nie Lens, to Brazylijczyk. To Brazylijczyk Reis. Już widać, że to jest naprawdę bardzo poważna kontuzja, uraz kolana, ale widzimy jak cierpi napastnik PSV. Widzimy także reakcję jego kolegów obok Reisa na murawie, także Przemysław Tytoń, ale Polak zdaje się tak bardzo nie ucierpiał i miejmy nadzieję, że wróci do gry. Świetny, zwłaszcza październik w wykonaniu Brazylijczyka. Zainteresowanie jego osobą ze strony wielu klubów, między innymi z Premier League. Przez dłuższy czas Brazylijczyka w grze nie zobaczymy. Aj! Oj! Przepraszam, ale koszmarny obrazek po tej interwencji Przemysław Tytoń rozpędzony wpadł na Reisa, na tą nogę, na której oparty był cały ciężar